Witam, witam wszystkie bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Manor Lords. Także lecimy sobie tutaj dalej z naszym Rzeszowem. Myślę, że na dzisiaj tutaj tak wzmocnimy sobie na pewno kościółek, bo już by się przydało na kamienny kościółek na pewno nam tutaj wzmocnić. Naszą wioseczkę na pewno byśmy chcieli też może jeden targ gdzieś tutaj zrobić, unifikowany. To też na pewno. No i tutaj postawimy, o patrzcie, tu już się domy wybudowały, to tutaj już możemy, z racji, że mamy dużo pieniążków, postawić właśnie te duże sady jabłoni. Ale tu już jest chyba postawiony. Czemu tutaj się nie stawia? Ani tutaj, ani tutaj, patrzcie. Nie mogę tych sadów tutaj postawić. O, dlaczego? Co to? Czy ja już je postawiłem wcześniej? Wydawało mi się, że nie stawiałem ich jeszcze. No nie wiem, nie widzę tych jabłoni. Nie będę musiał sprawdzić na poprzednim odcineczku, ale wydaje mi się, że nie stawiałem tego. Chyba, że postawiłem i moja skleroza mi nie pozwala na... Moja skleroza mi nie pozwala na ten, na... Jak to się mówi? Na przypomnienie sobie tego. No ale dobra, powiedzmy, że postawiłem to, chociaż jakbym postawił, to mogło to by lepiej wyglądać, bo mogły być drzewka takie się pojawić, wiecie, takie bardziej, nie? No, a takich drzewek jakby tutaj nie ma, więc się zastanawiam, czy ja to postawiłem w ogóle. Z taką myślą było to budowane, nie? Że sobie tu postawimy sady jabłoni. Mógłbym to zburzyć i jeszcze raz postawić, tak? Bo to jest chyba do zburzenia i wtedy do jeszcze jednego postawienia. Przestrzeń mieszkalną mogli... W ogóle jak się chyba stawia przestrzeń mieszkalną większą, no to oni nadal jedzą po jednej rzeczy. To jest też spoko, nie? Tylko wtedy na warsztat zabierają jakby więcej mi ludzi. Dwie rodziny wtedy schodzi. I coś za coś, ale wtedy mniej jedzą według mnie. No dobra, zostawimy sobie tak. Zobaczymy, czy tam się w ogóle te sady jakieś rozwiną. No ale wygląda to tak samo jak tutaj, nie? Widzicie, że są jabłuszka wybrane i jest tutaj sad do zniszczenia, więc zakładam, że tutaj tak samo to powinno być. Nie wiem dlaczego tylko te drzeweczka się tu nie wybudowały, chociaż chyba są, patrzcie. Tutaj, tak, są te tylko takie malucionkie, dobra. Dobra, bo już się zacząłem martwić, że ich tutaj nie ma. Ale a tutaj? Tutaj, kurde, no też są, dobra, ale jakoś tak bardzo marnie, mizernie liczy. O tak, widzicie, tu jest jeden rząd, tu jest drugi rząd, tu jest trzeci, czwarty rząd, dobra, piąty. Okej, tu są, ale tutaj nie ma i dlatego, to czyli całe pole nie jest jakby zasiane. Szkoda, bo myślałem, że calutkie będzie poletko, a tu tak chyba 5 rzędów tylko zasiali, chyba że coś jeszcze będzie z czasem się może dosieje. No dobra, trudno się mówi, niech tak będzie, może się nie opłaca właśnie dużych budować. Może maksymalnie 5 rzędów tylko sadów mogą mieć. A to też byśmy mieli na uwadze, nie? Bo jak tylko 5 rzędów sadów by mogli mieć, tu mamy ile? Tu mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty i pięć, tak, i tutaj już chyba nie ma nic, czyli 5 rzędów sadów mogą mieć maksymalnie. Okej, czyli nie ma sensu budować takich dużych, można wybudować tak, żeby się 5 rządków zmieściło i wystarczy nam i wtedy ładnie będzie wyglądać, także nawet tutaj bym mógł w sumie 2 domy zmieścić. Dwie parcele po 5 i też jabłuszka zrobić. To tak chyba zrobimy to teraz, wiecie? Żeby tutaj za dużo nie myśleć sobie. Dostawmy jeszcze 2 domy, parcelę mieszkalną, ale tak jak mówię, no wystarczy nam taka... Wystarczą nam takie, żebyśmy na 5 mogli zmieścić. Okej, taka myślę, że będzie odpowiednia. Odwrócimy sobie ją w tą stronę i tu zmniejszymy i myślę, że tu 5 się zmieści. Dobra, jedna i jeszcze tutaj machniemy jedną parcelę. Tylko, o właśnie, bym chciał bardziej taką. Tutaj mi się to, kurde, tak nie zrobi. Halo. O, dobra, zrobi się i teraz aj, żebym wybudował. Dobra, zbóżmy to na szybkości. To przez przypadeczek było wybudowane, więc to jeszcze możemy rozebrać i to też możemy rozebrać zawczas. No i tak to jest, jak się wiecie, jak się źle naciśnie, nie?
A ta gra jednak nie wybacza takich błędów, więc cóż, cóż możemy uczynić? Dobra, chodź tutaj, dobra. I teraz odwrócić i tu zmniejszyć. Ale to będzie dom? Dobra, to będzie taki mały sad tylko. Kurde, no to tak nie bardzo mi się to zgrywa. A w drugą stronę? O, w drugą stronę będzie lepiej. No ale wtedy te sady będą inne. Ale dobra, niech tak będzie, w tą stronę będzie, będzie lepiej. Nawet. Tu będą w tą, a tu będzie w jedną, żeby te sady jak były jak największe dla nas. Dobra. Spoczko. To tu się chwali. Tutaj się chwali. I teraz ten targ tu bym zrobił, wiecie? Bo chciałbym tam jakby zabierać stamtąd, a mieć tutaj jeden duży targ z nadzieją, że oni będą chodzić. Tylko gdzie ten targ jest? Takie lekkie przebudowy dzisiaj będą na odcineczku. Tu mamy studnię. No studnię też bym... Studnia chyba druga gdzieś była budowana tutaj, prawda? Także studzienkę tutaj mamy. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy ten targ właśnie tutaj wybudować, czy nie lepiej już byłoby gdzieś tam dalej. Ale dobra, zróbmy sobie targ tutaj. Tu mamy kościół, karczmę i tu mamy cmentarz, także to nas nie interesuje. Słupki zwierzęce to też nie, no gdzie jest ten targ? No tak to nieintuicyjnie jest rozłożone, że masakra. Tu mamy parcele mieszkalne, studnie, targ. O, no strasznie, strasznie nieintuicyjny. Dobra, ile my będziemy mogli mieć tutaj targu? Ojej, 53 parcele, no to strasznie dużo. Nie, no 53 za dużo. Ale 38, no dobra, niech będzie 38 na ten moment. No i to bym chciał, ten cały targ bym chciał skasować. Ciekawe, czy jak to teraz skasuje, czy oni się zaczną budować gdzie indziej. Musimy próbować, nie? Także tutaj wybaczcie i musimy próbować. Także wybaczcie, no jakoś sobie poradzicie. Spróbujecie, no stoicie w deszczu. Coś tam wymyślicie, wybudujecie się tutaj, no zmieniamy miejsce targu, także przesiedlenie mieszkańców. Tak, i nieosłonięte towary, mam nadzieję, że to zaraz ktoś pozabiera. Że nie będziemy się tutaj z tym za bardzo przejmować. I mamy co, jeszcze mamy trzy parcele na trzeci poziom, żeby rozwinąć wioskę. Zaopatrzenie karczmy nam potrzeba, poziom kościoła na pewno i drugie ubrania na targu nam też by się przydały, ale to już musimy mieć pewnie owcę. Dobrze, rozbudujmy sobie kościółek. Dobrze, pięknie. Na wszystko nam na razie wystarcza. Handel mamy ostry, kamienia, narzędzia, wszystko mamy w bród, bym powiedział, poza jedzeniem. Jedzenia na 10 miesięcy, opału na 7, czyli opał rośnie. Opał rośnie, tutaj widzę, że las się trochę przysiał, także tutaj jest gitarka. Na polach tu mamy ugór, ale tutaj by można było pszeniczkę wszędzie robić póki co. Pszenice wszędzie, dobra, len tylko tu na jednym i tu na razie jest coś innego, dobra, więc niech tutaj robią. Panowie i panie, róbcie tu dużo, was czeka roboty. W młynie na razie jest puściutko, bo na razie mi co nie potrzeba, chyba mam jęczmienia 26. Jeszcze tą gorzelnię byśmy mogli zrobić, wtedy ta karczma by miała jakby więcej sensu. Także spróbujmy sobie tą gorzelnię zrobić, karczmę mamy, ale to słodownie, tak to się chyba dokładnie nazywa. No i faktorię tą handlową dla zwierząt też by się przydało, bo ona nam ściąga owce na pewno. A słodownia opał jak zwykle używa. No i to jest ten problem, nie? Że ta słodownia jednak też ten opał zużywa. A co my tu mamy? Piec do gliny. Dobra, tutaj może być też słodownia w tym miejscu. Tylko pytanko, czy oni będą pobierać opał, skoro będą mieć daleko do targu? Myślę, że tak. Nie dam sobie ręki obciąć, ale myślę, że tak. Dobra, to tu słodownia będzie w tym miejscu w takim razie. No drogi między chyba nie dam rady wcisnąć, tak, drogę nie dam rady wcisnąć. Ale na razie tutaj sobie robimy taką małą przemysłówkę, a tutaj sobie robimy rolne. Także niech tu sobie budują śmiało. O, stragany z jedzeniem się pobudowały, no i super, no i super, o to mi chodziło, żeby kurde jeden targ był wszędzie.
No i też wydaje mi się, że więcej dróg będę musiał porobić, więcej jakichś ścieżek, bo nie wiem jak to jest, ale chyba między każdym domem trzeba kurde ścieżkę ładować, żeby mieszkaniec mógł ładnie sobie chodzić, nie? Zobaczymy jak to będzie teraz na tą odległość, jak będą chodzić. Wiecie, budować domy i targi blisko, no nie powinni mieć jakby bezproblemowe dojście. Według mnie. Strasznie dużo deszczu mi tu pada ostatnimi czasy, okrutnie dużo. Czy ten kościółek się w ogóle kiedyś ruszy? Budowa? Wysoki priorytet budowy? Aś tu kopiesz już, mordko, ale co ty tu kopiesz? To nie wiadomo. Dobra, zaopatrzenie. Trzecią osobę bym dodał do składu. I te osoby widzę, że też stawiają stragany, więc... Chyba, że to są po prostu rodziny, które mają stragany, bo kiedyś byli, nie wiem, zarządzali jedzeniem albo coś i może dlatego mają te stragany. Tutaj na pewno mamy dużo kurek będziemy mieć, więc te jajeczka nam się przydadzą. To ostatnio robiliśmy, żeby było. I tak, i kuski są tylko u jednej rodzinie, ale to wydaje mi się, że kozy mogłaby druga rodzina też mieć. No i plus te owce. Myślę, że tutaj gdzie zrobiliśmy jabłonki, to tu z tej strony może byśmy owieczki gdzieś zrobili, bo skoro wioskę będziemy rozbudowywać mniej więcej tam, bym chciał, no to tutaj można byłoby owieczki zrobić, ewentualnie owieczki można też zrobić, wiecie gdzie? Że to jest leśnik, można byłoby owieczki... Tu bym chciał jeszcze pola, prawda? Bo tu jeszcze pola na pewno dojdą. Więc tak naprawdę owiec nie ma gdzie, więc muszą być owce zrobione albo tutaj, prawda? Albo tutaj. Mogą być za blisko, więc owieczki mogłyby być tutaj, ale to wtedy ten drugi skład by pasował, bo ja nie wiem, czy tak daleko będą ludzie ze składu chodzić. A im dalej, tym gorzej, że tak powiem, im dalej w las. Chyba, że tu sobie ścieżkę pociągniemy, wiecie? O, i tu może ścieżkę pociągniemy. To może być bardzo dobrym pomysłem, żeby tu była ścieżka. Jakaś taka troszkę wykręcona. O, i tu niech sobie będzie ścieżka. Będą mieli dobre przejście przynajmniej. Więc wychodzi na to, że no faktycznie tutaj można pastwisko zrobić dla owiec. Zróbmy sobie to pastwisko dla owiec. Tylko gdzie one są? Gdzie one są? Pastwisko. Dobra, umożliwia co? Pastwisko umożliwia wypasanie zwierząt gospodarnych. No i to jest spoko. I tu mamy owczarnię. Dobra. Dobra, jakie by tu pastwisko można było machnąć? Machnijmy może takie pastwisko, wiecie, na razie coś takiego. 34 owce. No dobra, niech będzie. Także 34 owce chyba nawet nie będziemy mieć, więc jedno pastwisko nam wystarczy. I koło pastwiska machniemy od razu owczarnię. Czemu to tak krzywo tutaj chce być ta owczarnia? Tutaj, tu będzie, dobra. No i tu będzie od razu owczarnia obok pastwiska. W owczarni produkuje się wełnę. No dobra, ale żeby mieć owce, to też potrzebujemy tej faktorii zwierzęcej, prawda? Bo oni będą nam ściągać jakby zwierzaczki. I ta faktoria zwierzęca, myślę, że ona będzie pewnie w mieście gdzieś. Może być chyba tutaj koło domków, byśmy ją machnęli. Tak, machnijmy ją tutaj, ale tu od dołu bym może chciał, tylko szkoda, że to się tak nie chce przekręcać za bardzo. Żeby to obrócić, no powiem wam, jest takie snapowanie dosyć dziwne. No dobra, bo tak widzicie, żeby to swobodnie obrócić to nie bardzo, a zostawimy to tak, dobra. Także tu będzie faktoria zwierzęca, tu jest faktoria handlowa. I ze zwierzęcej też będziemy musieli sobie dodać kogoś, prawda? No i mięsko już tutaj się zaczęło odradzać, 21, więc za niedługo sobie machniemy naszego strzelnika. Łowczego, o tak bym to ujął. Naszego łowczego. Dobra, tutaj powolutku budują sobie. Niech sobie powolutku budują. No strasznie dużo deszczu w tym sierpniu. W ogóle tutaj można chyba jakoś statystyki pokazać. Tak, pod tabulatorkiem możecie sobie pokazać statystyki.
i od razu widać, że tu jest 86x86, czyli to jest wszystko gotowe do zbioru. 46x46, 86x86. I to jest gotowe do zbioru, więc my moglibyśmy to już pozbierać, o ile jest takie coś jak przyspiesz żniwa. O, jest, patrzcie. Także możemy tutaj przyspieszyć te żniwa. Tylko pamiętać, żeby to już sobie odżniwić, prawda? Jak przyspieszymy te żniwa. Tutaj jeszcze takie jakby nie do końca jest urośnięte. Brakuje dosłownie dwa. Moglibyśmy też już tu przyspieszyć żniwa, prawda? Jest sierpień. Przydałoby nam się przyspieszać te żniwa. Tym bardziej, że tutaj zaorali. Chyba ten jak to się nazywa, byk? Kurde, buł zaorał? Chyba tak, ale przyspieszmy te żniwa, bo jednak chociaż w deszczu to takie średnie żniwa. Nie powinno tak być, powinno być napisane, że sorry, ale w deszczu ci nie będziemy żniwować, no ale to nie idzie do kombajnu, to wiecie, to oni to ręcznie wycinają, to może to jakoś lepiej, tam sobie wysuszymy później gdzieś to ziarno. Bardziej ten len, bardziej ten, na tym lnu mi zależy, bo z niego można zrobić jakieś ubranka lepsze. Tylko też kto robi z niego ubranka? Na pewno my tu mamy tak. Parcelka mieszkalna, ale gdzieś tu mieliśmy też tkacza naszego gdzieś fajnego, a tu jest ta garbarnia, dobrze. No i garbarnia na pewno robi jakieś ubrania, tylko garbarnia z czego robi? Zaraz poczytamy, co z czego się, co się z lnu robi, wytwarza. No bo to jest jakby potrzeba wyższej konieczności, żeby wiedzieć. Więc tak, więc czy z lnu coś tu robi? Przetwarza sztabki, przetwarza glinę, skóry. Tutaj mamy warsztat tkacki, to by nam się przydało. Przędza przędzę z wełny robi i płótno z lnu robi. Czyli taki warsztat tkacki nam jeszcze trzeba. No niestety. Go nie zmieścimy. Szkoda. Ale moglibyśmy go zmieścić na przykład po tej stronie drogi. Albo moglibyśmy go tutaj machnąć. Tutaj go machniemy, dobra. I warsztat tkacki tutaj też będzie. Sporo, sporo rzeczy do budowy mamy niestety. Tak, teraz tak. Leśnicy, jak tu już tak ładnie żeście zasiali, no to wydaje mi się, że teraz możecie tutaj teraz zasiewać. Obszar roboczy wam tutaj ograniczę i zróbcie tutaj zasiew. Tak, bo tutaj już jest ładnie, ładnie, pięknie, ładnie i ci też zaczęli troszkę wycinać, więc tu też by się przydało leśników zrobić. No, ale ci tak powoli ten opał na razie tu wycinają. Oni to tak wolniej niż tamci składami. Tamci składami jest tak bardzo szybko machali, nie? Dobra, żniwa leco. A jak leco żniwa, to trzeba będzie, kurde, odpalić młyn na pewno. No i na 100% trzeba będzie domy mi wzmacniać. Tu jest trzeci poziom, trzeci. Więc ta, powiedzmy, główna ulica, no tą parcelę do poziomu czwartego moglibyśmy to zwiększyć. Znaczy do drugiego, przepraszam, na pewno, tą jedną. I te są już wzmocnione. Nie, to jest pierwszy i pierwszy, ok. Niespełnione wymagania, nie ma opału nikt, no masakra. Wy się na targu żeście postawili z tym opałem, o spoko, no i patrzcie ile tego się tu nastawiało. No i o to mi chodziło, żeby to na jednym targu było, chociaż liczyłem, że oni się z tej strony zaczną budować, a nie tam od tyłu, nie? Oni się w ogóle chyba budują od lewej do prawej, także tak samo tutaj jak był targ, to też od lewej do prawej się budowali. To by to pozabierać, bo tu trochę tego leży na glebie. No już tutaj zabiera, dobra, fajnie. To zabieraj to. No zabieraj to. 21 opału, panie. Stanął i stoi, no. To za człek. Wyś to zabierz. Dobrze, tutaj się robi, my też wyprzedajemy, na pewno nasze wszystkie dobra osobiste. Sprawdźmy ile w ogóle mamy na handel. Więc broni mamy 4, ok, to broń będzie za niedługo wyprzedana. Dalej mamy, co my mamy, skóry zwierzęce, 0, bieżąca nadwyżka, czyli nie mamy już nadwyżki skór zwierzęcych.
dalej mamy co? Jagody, no jest nadwyżka, chleb też jest duża, duża nadwyżka jest chleba, to nawet tutaj bym mógł nadwyżkę zrobić ze 40, żeby nam to sprzedawali, więc chlebek jest z nadwyżką. Pszeniczki tego nie sprzedajemy i sprzedajemy jeszcze coś tu robiliśmy na pewno, jedną skórę, ok. I tutaj mamy 124,60 nadwyżki, więc to będzie też sprzedawał, o ile ktoś będzie chciał kupić, nie? Jakoś tak stoją w deszczu, chodzą w deszczu. Podejrzewam, nie ma jakiegoś sklepu większego. Karczma na razie też stoi, bo nie ma tej słodowni, nie, nieszczęsnej. No i też nie ma ludzi oczywiście. Nie ma ludzi, bo nikt nic nie buduje oczywiście, bo po co? O, ten zabiera opał w końcu. On przychodzi, staje na godzinę w tym miejscu i nic nie robi, a później sobie jedzie z powrotem, nie? No tak troszkę średnio to bym powiedział. Ależ co zrobić? Spichlerz, mamy jajeczka, mamy miodek, mamy chlebek i borówki. No cztery różne rodzaje jedzonka. Myślę, że tego im nie będzie brakować. Dobra, moglibyśmy ten domek też rozwinąć, ale ma jabłonki i tak się zastanawiam, czy to one nie znikną, te jabłonki. Jak zrobimy ulepszenie? Nie powinno, nie powinno. To zróbmy sobie ulepszenie, widzicie te jabłoneczki, już za niedługo jabłka się zaczynają też. To już będzie drugi rok chyba dla jabłek, zaczną się spłacać, że tak powiem, no i tu czekamy na te sadzoneczki, jak tu ładnie będzie. Na razie mamy odkryte tutaj, bo jak się kasuje targi, to niestety się odkrywają. 26 domów, 25 chyba rodzin, więc chyba jedna, znaczy 25 przydzielonych, jedna jeszcze nie. I 26 parcel mieszkalnych, dobrze, 78 ludzi. Nikt nie jest jeszcze na wojnie, prawda? Bo ja tutaj chyba nawet nie robiłem żadnej armii. Mógłbym, patrzcie, mógłbym pododawać 50 tutaj żołdaków i 4. Milicja pieszych, milicja z włóczniami. Tutaj mamy milicję z bronią drzewcową i z łukami. To im trzeba chyba, nie wiem czy nie płacić, no jakbyśmy sobie dali. Utwórz pierwsze jednostki milicji. Mieszkańcy płci męskiej zostaną rozdzieleni równomiernie między wszystkie jednostki milicji. Następnie spróbuj znaleźć wymagany sprzęt, broń i tarczę. A, spróbują. Okej. Okay. Przy przeniesieniu całego niezbędnego? Dobrze, rozumiem. Widzicie, można byłoby zrobić 36 żołdaków. Ale nie wszyscy będą mieć miecz, nie? 4 miecze tylko mamy. No ale moglibyśmy zastopować zbieranie i każdy by z nich miał ten miecz. Wiecie co, moglibyśmy stworzyć... Aha, bo to jest tylko jedna. Dobra, i oni nie znaleźli. Dobra, to zobaczymy te 36 na razie. A ja wystopuję sprzedaż mieczy, to chociaż miecze będą mieć i zobaczymy jak to będzie. Tak, żebyśmy mieli cokolwiek do obrony, nie? Bo to już nie może być. A ja tylko chcę wystopować jak na razie handel bronią. Brak handlu bronią. Dobrze, co my tu mamy? Opał na 12 miesięcy i jedzenia na 10. No, no i elegancko. No i troszkę tutaj się zwiększyło to co chciałem. Także tak powinno być. Także rok już przetrwamy. Jakby piece pracują na pełnej. Na pełnej, więc no tak jak powinno być, tak jest. Dobra. Ale czy za kościółek się ktoś wziął? Za budowę? Chyba tak, bo nie widzę w ogóle kościółka. Nie jest tutaj kościółek. Dobra, czy wy budujecie już ten kościół? No tak marnie. 5, 20, tu jeszcze materiały niedostarczone. No, słabizna, słabizna. Na czym wy się skupiacie? Boby budownicze. To jest w budowie warsztat, patrzcie. To jest w budowie. To jest w budowie. Te domy są w budowie, patrzcie, ten dom jest na pewno w budowie, ten jest w budowie, ale ten już ma wszystkie materiały, ten też, więc te by można było już budować. Ktoś mnie tutaj, kurde, stawia, chłop, chyba to budują. Tu znowu cztery. A, ten dom budujecie w środku, no dobra. No to tak średnio, bo ten dom dałem dużo później, a oni szybciej ten budują niż te inne rzeczy.
widocznie rozbudowa domu jest bardziej priorytetowa niż wybudowanie kolejnego. No i ten jest, oczywiście wiemy, nie ma ubrań na targu, brakuje mu ubrań. Ale to nic się nie dzieje. On produkuje nam miecze właśnie, także niech produkuje. No i ubranka na targu, no pewnie będą za niedługo, także spokojnie, proszę się tutaj nie. 31% ubrań zaopatrza, patrz, no masakra. Opał więcej osób teraz zaczęło się zaopatrzać, nagle jedzenie mniej, nie wiadomo z jaki to ten. Wydaje mi się, że stragany z opałem się rozstawiły szybciej niż z jedzeniem. Te z ubraniem, no poczekamy jeszcze, no będziemy patrzeć to wszystko. Tym bardziej, że teraz już jest jakby, no, no już są, już jest i jedzenie, patrzcie, już jest jedzenie, opał, jedzenie, gdzie chcecie to możecie, konkurencja nie śpi. Także możecie sobie tutaj pobierać, gdzie co tylko chcecie, opał i jedzonko, tutaj mamy ubrania. No, czekamy na kolejny miesiąc, sierpień, wrzesień. Zapasy się uszkadzają. Niemożliwe, niemożliwe. Dobra, my sobie też będziemy myśleć nad zasiedleniem kolejnej parceli. Ale żeby to zrobić, to wiecie, no wydaje mi się, że musielibyśmy jakąś ładną zasiedlić. Tu jest dużo kamienia. I takie zwierzynki, takie średnie bym powiedział z rudą. Tutaj mamy dużo gliny, no gliny jest porządnie. I tu mamy dużo też jagód. A tutaj znowu już mamy glinę i duże, bogate złoże w zwierzątka. To też jest bardzo fajne według mnie. No, moglibyśmy to zasiedlić, ten mniejszy teren na razie. Chyba, że tutaj jakąś strefę buforową od tego zrobić. No, zobaczymy, jak będzie chciał to osiedlić, co mu nie pozwolimy. To idziemy na wojnę z nim. Ale to byśmy chcieli. A żeby to zasiedlić, to na pewno potrzebujemy pieniążków. To raz. No i tutaj byśmy wybudowali jakieś takie inne miasteczko, nie? Ono by się inaczej nazywało, już tam u góry byśmy mieli Rzeszów, tu na dole byśmy mieli pewnie jakieś, nie wiem, może Kraków byśmy sobie odpalili, albo coś w ten deseń, Tarnów na przykład, o Tarnów, albo jakąś Dębicę. Także musicie dać znać, nie? Czy to chcecie, czy nie. Aprobata mi leci, bo nie mają dostępu, podobno nie mają dostępu do opału, znaczy tam do ubrań, prawda? Dobrze, żeby wybudować. Znaczy tu w ogóle drzewka doszły. A to jest oczyszczanie terenu, dobra. Obóz osadników kosztuje 250, no i moglibyśmy, tylko nie władamy tym terenem. I tu jest problem, jak zrobić, żeby władać tym terenem? Na pewno trzeba mieć, wiecie, rozszczenia i tutaj możemy, widzicie, wysuń rozszczenia, ale na to trzeba 1000 aż. Tu, żeby do tego 2000, no ale ja totalnie nie mam tych rozszczeń i zastanawiam się, skąd brać. Można je uzyskać z dzielnicy dzięki handlowi, znaczy dzięki pokonywaniu rozbójników oraz ulepszaniu kościołów i posiadłości. No to ulepszam posiadłości, ale jakoś nic nie mam tutaj. Dobrze, także jak będziecie wiedzieć, to podpowiedzcie. Ja sobie wybuduję może swoją posiadłość. O, widzicie, bo ja posiadłości nie mam. Mieszkanie dla ciebie i twojej świty. No i bardzo dobrze. Wymagany poziom, skromna wioska. Czy ja mam skromną wioskę? Pokaźną wioskę już, no to spoko. Ja mi się wydaje, że ja tu sobie na wprost kościoła machnę się. O, i gitarka, i to będzie moje. Uwaga, za chwilę zabraknie ci kół drewna i utkniesz. Zadbaj o to, by obóz drwali. Rozumiem. Ale to przecież co? Kłody drewna są, panie. W ogóle czas mega zwolnił. Castle Planner? A po co mi Castle Planner? Czy to mogę sobie rozbudować? Mury i bramy? A, bo ja tu sobie chyba mogę rozbudować swój zamek, tak jakby. No dobra, ale to na razie mi tego nie trzeba, bo to wiecie, poborca podatkowy, o, on by się przydał. Poborca podatkowy na pewno by się przydał, bo wtedy by nam tutaj ładnie zbierał, że podatek kolega, nie? Tylko on by musiał być tak rozmieszczony, wiecie, gdzieś w tym miejscu pewnie, dobra. Commit, dobra.
No, tu mogę swój zameczek sobie w sumie rozbudować. Tak, ale to jeszcze dojdziemy do tego, może kiedyś to przestawimy. Jezu, 9, 20 kłód nam zacznie brakować, on mówi. To by pasowało ich przepa... Ale tu chodzi ktoś, także kłód nie zacznie brakować. Tu wycinacie. Więc ja bym wam dał inny teren do cięcia, więc powiedzmy, że też tutaj będziecie już sobie wycinać. A tutaj będzie zalesiał nam ziomuś tereny, więc tak będziemy się zamieniać z nim. Magazyn pełny, chata drwala, no i ty niedobry. Jak tak możesz? Dobra, ci jeszcze tego nie wybudowali? O Boże, ile oni to budują normalnie? 3 dni. Jeden ziomuś jest, a 3 dni to budują. Już nawet rodzina zdążyła szybciej, kurde, żniwa zrobić, nie? Dobra, tutaj jak już jest po żniwach, to tu już musimy odznaczyć przyśpiesz żniwa, bo to niestety... Niestety, żeby o tym nie zapomnieć, tak samo mamy przecież już pole chyba na 83, więc też można byłoby tu już przyspieszyć te żniwa. Tylko, że wzrosło prawie 66% i zaraz zobaczę, czy jeśli pójdzie więcej, czy tu się nie zrobi więcej niż 83 przypadkiem. Bo jeśli nie, to przyspieszamy żniwa i wiecie. I nie będziemy się z tym nawet cykać, nie? No i tak samo len. Len też był. Co tu, po co tu idziesz? Czy ty, zwierzaczku kochany, idziesz tutaj orać w końcu? On tak jakby zaczął orkę, ale nie dokończył. Czy co ty tu będziesz robił, chłopie? No i tu mamy, patrzcie, pasiekę, jedna osoba jest tylko spać. W ogóle dziwnie, bo im więcej osób bym dał, prawda, można 5-4 osoby na pasiekę dać, to bym miał 4 stragany, plus tutaj kolejne 4, 8 straganów, nie? Potrafiłoby się 8 straganów dostawić tutaj. No to jest jakaś parodia, że 8 straganów się by potrafiło klepać. No, co zrobić? Domek się wzmacnia, cały czas się ten jeden wzmacnia, cały czas się ten jeden buduje. No, tak średnio. Nie wiadomo, co oni budują, nawet nie wiem, gdzie oni są. Co byłoby więcej rodzin bez przydziału mieć, chociaż te 3 tak naprawdę. Dostępne nowe najemników, dobra, tutaj przywożą też towary, więc pewnie kościół dopiero w przyszłym odcinku się ruszy. Bardziej, że no moją posiadłość i dopiero tej posiadłości chyba zacznę zbierać podatki i zacznie mi te wpływy lecieć. No chyba to trzeba było wcześniej wybudować. Tak mi się wydaje, tutaj coś jedzie. Co tu jedzie? O, w ogóle wrzesień mamy, także miesiąc nam skoczył, trochę żeśmy sprzedali pewnie, tak. Bo mamy 500. I jak skoczył nam wrzesień, ja zobaczę, czy ten wzrost uprawy gdzieś tam poszedł do góry, 66% było. Teraz jest 67. To niby 1% nadal, ale... A, jest 105, patrzcie. Czyli tutaj jednak rośnie. Czyli to lepiej nie zbierać od razu full na full, nie? Patrzcie, 104 teraz, wcześniej było 83. Także chyba lepiej czekać do końca. Chociaż już widzę, że żniwa się zaczęły. No, ciekawe to. Ciekawe, na jakiej zasadzie to wygląda, coś przez coś. No dobra, zbierajcie, no i jest nowa rodzina, więc ona pójdzie od razu na młyn. Skoro tutaj już mamy pszenicę, chleb, mąkę. Oj, zagubione drzewo. Członkowie rodziny dołączyli do jednego z osadników. To tutaj. Okej, ale nie, patrzcie, zrobiły się wszystkie drzewa jednak. Myślałem, że tylko 5 sadów się zrobiło, ale teraz chyba się dosadziło więcej. Jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli okej, czyli robi się na całym. No i spoko. Czyli tutaj te mniejsze też będą ok. Tak naprawdę. No ale dobra, ale fajnie, że sady jabłoni się na całym zrobiły. Wcześniej nie wyglądało, żeby były na całym, ale... Ale teraz jak z daleka patrzę, to jest na całym. Wy też to powinniście widzieć. Spoczko, tylko żebyście wy tu jeszcze na tym targu brali, co macie brać, bo jakby jedzenia nie pobieracie, nic totalnie nie pobieracie. Nie wiem, na jakiej zasadzie ten targ działa.
Także no troszkę średnio bym powiedział, bo budować co chwilę jakieś po dwa targi z każdej strony, no to jest według mnie mega bez sensu, nie? No ale co zrobię, no będę myślał nad tym targiem, jak działa ten targ, może faktycznie im trzeba więcej dróg, ścieżek, no ale tu nawet nie mam jak teraz wcisnąć ścieżek. Będzie burzyć dom, żeby ścieżkę wcisnąć, to też jest bez sensu. Będziemy myśleć, co z tym targiem. No bo szkoda, żeby żyli sobie na pół gwizdka na 50, nie, procent. O właśnie, ciekawe, może wybudowali chociaż kurde owczarnię, czy nie? A nawet nie ruszyli. Nawet towaru nie dowieźli, masakra. A faktoria, faktoria zwierzęca? Też leży. No nic, powiem wam, cały miesiąc minął, nic w budowie się nie zrobiło, nie? Także tutaj w ogóle nie są materiały dostarczone, tu są dostarczone na warsztat tkacki, ale no, no to budują strasznie długo. Okrutnie długo to budują. No ale dobra, tak żeby tutaj nie też nie przyciągać, nie wiadomo jak, żniwka sobie lecą. Młyn pracuje, nie, młyn ma całkiem pusto, ale dlaczego? W gospodarstwie przecież jest mega dużo rzeczy, dlaczego w młynie jest pusto, halo? Jesteście rodziny, ludzie, oczekuję, ubiera wodę. No cię, Lorek. Tu aż mieszkacie? Tak daleko? Masakra. Oni będą zajmować się też jabłuszkami i też będą chodzić jako młynarz. To tak kawał drogi masz, bym ci powiedział. Zanim dojdziesz, to pewnie samochodzik by ci jakiś przydał. Dobra, tu jeszcze zbierają tutaj gdzieś orka. No nie wiem, dlaczego tego nie zaorali jeszcze. Powinno się orać to już, tym bardziej, że to już jest zaorane i zasiane, więc nie wiem dlaczego to nie jest zrobione. Halo. Powinno być też zrobione, no ale no, jak widzicie chyba nie. Dobra, wszędzie płodozmian machniemy i po pszeniczce wszędzie będzie pszenica i jeszcze powiedzmy jęczmień, a tutaj będzie po pszenicy len i tu będzie po lnu, będzie dalej pszeniczka. Dobra. Wow, ukończyli ulepszenie budowli. No niech mnie, jaki się. Ty, ale to co? Aha, bo to jest pierwszy poziom. Już myślałem, że on ma wszystko. I ty, chłopie, nie masz jedzenia i zaopatrzenie targu, dogodnienia karczma. No, milion rzeczy chcą. Jak z naszym opałem? Opał jest na 13, jedzenia na 9. O, to niedobrze. Chociaż chleba jest dużo. Dlaczego jedzenia tylko na 9 miesięcy? Przetrwamy jakoś, jakoś przetrwamy, będziemy sobie radzić. W ogóle wydaje mi się, że do tego jedzenia mówi, że jest na 9, ponieważ nie każdy pobrał. No ale patrzcie, no tylko tutaj jest jagody 20, chleb 20 i jajka 2 i miód. No tak mega słabo. Mega słabo, jak mamy w spiżarniach, w spichlerzach bardzo dużo tego, nie? Wydaje mi się właśnie, że to te rodziny spichlerzowe najwięcej tu się rozstawiają. Dlatego więcej żarcia do spichlerza powinno iść. Mamy tu ile? 13 lnu. A tutaj mamy 125 aż jedzenia, no bez przesady. Coś tu jest nie tak. Dobrze, ja może troszkę przyspieszę ten wrzesień. Może nam wybudują, chociaż chciałbym wiedzieć, co budujecie.
No, te sady, patrzcie, już w ogóle liście zaczynają puszczać. No, ładnie będzie wyglądać. Tu chyba będzie trzeci rok już, więc to drzewo powinno być już większe i gotowe do zbioru. No dobra, jakoś to leci powoli. Na razie chyba nie umieramy, nie umiera nasza wioska. Mam nadzieję, że nie umiera nasza wioska. To musimy właśnie popracować nad tą posiadłością i żeby tutaj był poborca podatkowy, żeby zbierał i żeby te wpływy mieć, nie? Bo jednak co podatek, to podatek. O, ten znowu nie ma opału na targu. No, nieźle. Tu się jedzonko postawiło kolejne. Tutaj rozbudowują kolejny dom. Właśnie dziwne, bo oni strasznie szybko domy rozbudowują, a nie chcą jakby robić tych rzeczy innych. A domy to rozbudują w sekundzie, ale te wszystkie rzeczy, co stoją, były wcześniej i nawet mają priorytet, chyba niektóre wysoki. I to też tego nie robią. Nie wiem dlaczego, nie chce im się. Dobra, kończcie ten dom, właśnie panie, bo tutaj jest już potrzeba, żebyście wy ten dom kończyli. No tak naprawdę, to tak niewiele dzisiaj nam się udało zrobić. Na pewno udało, nawet nam się kościoła nie udało rozbudować, dopiero daliśmy do rozbudowy kościół. A jeszcze noszą, jeszcze dachóweczki. Czy my w ogóle dachóweczki mamy? Wypaliliśmy jakieś? Chyba było wcześniej dachówki. Tak, 43 dachówki, także no, tam coś tam troszkę mamy jednak. Tartaku nie potrzeba na razie, bo mamy 8 desek jeszcze, także 8 niepotrzebne są. 14 kłód, więc też to nie jest potrzebne. Tak sobie powoli do celu dobijamy. Sprawdźmy, ile nasze wojsko już ma. No nadal 4. To Kowal nic nie robi, panie Kowal. No ma 3, dobra, w środku magazyn ogólny, dobra. No niech będzie jakieś wojsko, zawsze tutaj jest, nie? Brak wyposażenia, no ale no co im zrobimy? Nic im nie poradzę niestety, będą muszą z pięści się bić. Dobra, wybudowali, patrzcie, tutaj, także domek tu już będzie większy, lepszy, ładniejszy, sad nie zniknął, także to też na plus. No i oni muszą się wziąć za robotę, no nie ma siły. Dobrze, patrzcie, tutaj jest ile jedzenia na 8 miesięcy, znowuż ten w końcu zaczął pracować. Nie, no dalej. Dalej młyn stoi nieruszony. Dlaczego młyn stoi nieruszony, panie? Dlaczego ty nie potrafisz z młyna pójść i zabrać sobie co trzeba? No bo nam się mąka by od razu przydała do tego, do pieca chlebowego, nie? Dobra, nie, ja nie będę tu przeciągał odcineczka. Troszkę tam sady w oddali widać. Kościół się, myślę, że odbuduje za niedługo sam. Także dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do zostawienia łapeczki suba. A tymczasem trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.